No i wracamy do tematu tej tężyzny fizycznej, skoro już podziękowaliśmy za kolejny telefon. Zbliżają się wakacje, drodzy Państwo. Jak o tę tężyznę fizyczną dbać i jak budować formę i jak po prostu nie sprawić, by po tej kwarantannie, w cudzysłowie, przybyło nam bardzo, bardzo dużo kilogramów. Pomysłem jest między innymi Opera Śląska. Okazuje się, że solistka Opery Śląskiej wpadła na genialny pomysł. Pokazuje, jak ćwiczyć w domu, i przede wszystkim tymi ćwiczeniami się nie nudzić i doskonale bawić. Aleksandra Piotrowska-Zaręba. Jak ćwiczy, będziecie mogli Państwo zobaczyć już teraz. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym drugim fitnessowo-baletowym treningu. Serdecznie Państwa zapraszam wraz z Operą Śląską. Zaczynamy oczywiście od rozgrzewki. Stopy ustawiamy równolegle na szerokość naszych bioder. I zaczynamy od głowy. W prawą stronę, oczywiście oddychając cały czas. I wdech. I w drugą stronę. Oj, drodzy Państwo, okazuje się, że wcale nie potrzeba wielkiej przestrzeni, nie potrzeba także zbyt dużo wolnego czasu, nie potrzeba specjalnych przyrządów, no i nie potrzeba wybierać się na siłownię, żeby dbać o własną formę fizyczną. Łączymy się zatem z Aleksandrą Piotrowską-Zarębą, solistką baletu Opery Śląskiej. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Powiem tak, jestem pełen podziwu, ponieważ ja przebywając od kilku ładnych dni w domu jakoś nie mogę się zmobilizować i przyznam się i Państwu i przyznam się także Pani, że jest mi kompletnie wstyd, bo taką domową siłownię to ja mam piętro niżej. Więc jak widzę osoby, które ćwiczą i które mają motywację do tego, żeby ćwiczyć i zachęcać jeszcze innych, to jest mi po prostu wstyd, ale od jutra obiecuję, że się poprawię. Ja mam nadzieję, że od jutra o 9:00. To proszę mi powiedzieć właśnie, gdzie się spotykamy, ile takie ćwiczenia trwają i czy możemy zacząć bez względu na poziom zaawansowania i naszej kondycji? Tak. Te ćwiczenia trwają tak około 15 do 20 minut, takie sesje. Pierwsza sesja trwała około 10 minut i proponuję wykonywać je za każdym razem, ponieważ ja będę wprowadzała różne nowe rzeczy. Jutro planuję sobie wprowadzić do tego treningu, który wcześniej był bardziej fitnessowy, troszeczkę elementów baletu, to znaczy tego, czym ja się tak naprawdę na co dzień zajmuję. Tak, bo fitness to pilates, jakieś elementy jogi, stretchingu. To jest jakby wspomaganie tej mojej codziennej pracy, na której obecnie nie wykonuję. No, zajmuję się w domu utrzymywaniem formy. No i to też prezentuję w tych moich filmikach. No i na przykład jutrzejszy program będzie bardziej nastawiony na balet. Natomiast to są tak proste ćwiczenia, które myślę, że każdy może wykonywać. Czyli rozumiem, że ja też jutro jak wstanę o 9:00, to nie powinno być problemu. Nawet jeżeli będę, chociaż nie zaspany, to przy mojej córeczce nie ma absolutnie takiej możliwości. Opera Śląska pokazuje, że można mieć kontakt z kulturą, można mieć kontakt ze sportem, no i przede wszystkim można mieć kontakt z solistami, których normalnie na co dzień podziwiamy na scenie. Wam tego kontaktu nie brakuje? No bardzo nam brakuje. Przede wszystkim no tancerz, artysta żyje na scenie. No teraz jest jakby no, zupełnie nowa rzeczywistość. Zostaliśmy w domu, nie możemy trenować tak jak zwykle, ponieważ nasza codzienna praca wygląda no inaczej. Codziennie mamy lekcje tańca klasycznego. No, zresztą jutro będę pokazywała takie propozycje ćwiczeń, które tancerze wykonują na co dzień. No, w domu wiadomo, nie mamy drążka, nie mamy takiej dużej przestrzeni. Jesteśmy w stanie za pomocą tych ćwiczeń fitnessowych utrzymywać swoje mięśnie w formie. Tak? Oczywiście to nie jest pełna forma, natomiast staramy się utrzymywać każdą partię mięśni na tyle, żeby była przygotowana do takiego większego wysiłku później. Czyli już wiemy, że potrzeba troszeczkę chęci. Już wiemy, że potrzeba przede wszystkim dużo chęci. Motywacja już jest, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. A gdzie się spotykamy? To znaczy na konkretnym profilu na przykład Opery Śląskiej? Tak, na profilu Opery Śląskiej na Facebooku. Poniedziałki, środy i piątki o godzinie 9:00.
mamy takie treningi. Oczywiście dla śpiochów, jeżeli ktoś zaśpi na taką relację na żywo, te filmiki są później dostępne i dostępne są też na YouTubie. Także jeżeli pan chce poćwiczyć na przykład ze mną jutro, to może pan sobie przejrzeć te filmiki wcześniejsze i zobaczyć, co tam było, tak? Bo na wcześniejszych filmikach było tak dość fitnessowo bardziej. Jutro będzie troszeczkę baletowo. No nie, no to ja idę w balet, jak najbardziej. Ja zdecydowanie idę w balet, bo to będzie jakieś wyzwanie. Bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję również za tą inicjatywę, bo to właśnie takie kreatywne osoby jak pani sprawiają, że te dni nie są po prostu, mówiąc wprost, nudne. No i to jest inicjatywa też przede wszystkim naszego dyrektora, który od nas wyciąga takie, no, takie pomysły, które gdzieś tam mogą wspierać ludzi w tych trudnych chwilach. Bardzo dziękuję za rozmowę, a skoro mowa o dyrektorze, to jego także będziemy mogli już za moment przepytać, bo Opera Śląska, drodzy Państwo, to nie tylko ćwiczenia, to nie tylko balet, ale to zdecydowanie więcej inicjatyw przy tak bardzo, bardzo popularnym ostatnio słowie online. Teraz mowa o takich osobach, które nie potrafią żyć bez sztuki, nie tylko bez wychodzenia z domu. I to właśnie jest między innymi Opera Śląska. Proszę zobaczyć, co jeszcze przygotowali dla wszystkich nas. Kochani, jeśli naprawdę macie trochę wolnego czasu, to zapraszam was. Retransmisja jeszcze dziś o dziewiętnastej. Zostańmy, drodzy Państwo, w domu, a jeżeli mamy takich sąsiadów, to nie narzekajmy na nich. W tych ciężkich dniach taki sąsiad to jest prawdziwy skarb, który potrafi nam troszeczkę rozerwać ten napięty czas, no i przede wszystkim potrafi zadbać o tę artystyczną część naszej duszy. A skoro mowa o Operze Śląskiej, to mam nadzieję, że mamy kolejnego gościa, a konkretniej dyrektora Opery Śląskiej, pan Łukasz Goik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O, ja od razu z pytaniem, bo my już rozmawialiśmy z panią Aleksandrą Piotrowską-Zarębą o ćwiczeniach i o tym balecie, którego jutro zresztą będę próbował. Może się pan dyrektor przyłączy. No ale wiemy, że to nie jest jedyna inicjatywa Opery Śląskiej, więc chciałbym zapytać, co jeszcze takiego przygotowaliście państwo, na przykład na dzisiejszy wieczór? No w tych trudnym czasie myślę, że chcemy pozostać wszyscy razem ze sobą, a my szczególnie z naszą publicznością. Powiem szczerze, że jestem też w kontakcie z wszystkimi swoimi pracownikami. Udało nam się pracować całkowicie zdalnie i w zasadzie w operze jest tylko na posterunku portier, który dogląda dobytku. Natomiast my wszyscy mamy ze sobą stały kontakt na grupach WhatsAppowych z chórem, z baletem, z orkiestrą, z solistami i z całą administracją. Pracujemy codziennie zdalnie. No i tak narodziły się pomysły kolejne. Te pomysły wszystkie wyszły z inicjatywy na moich artystów wspaniałych, moich pracowników. Ja też do tego się do wszystkiego dołączyłem i wymyśliliśmy kilka cykli. Wszystko jest w ramach takiego jednego cyklu Opera Blisko Ciebie. Z hashtagiem można to znaleźć właśnie na internecie. Tak wszystkie te nasze działania tytułujemy. I właśnie w ramach tego, chociażby dzisiaj, tak jak przed chwilą zaprosił Państwa Andrzej Lampert, tak każdego dnia zaprasza inny nasz solista na inną operę prezentowaną w online z retransmisji właśnie z Opery Wiedeńskiej albo z Metropolitan Opery. Uznaliśmy, ale tutaj pojawia się pytanie, panie dyrektorze, przepraszam, że przerwę. Czy to są propozycje tylko dla dorosłych? Czy dzieci także mogą z operą mieć kontakt? No, oczywiście, że mamy też inne propozycje. Tutaj mówię o tych wieczorowych, myślę, transmisjach operowych, głodnych melomanów, którzy ciągle do nas piszą, którzy ciągle do nas dzwonią, już czekają na kolejne spektakle i stąd soliści, którzy zapowiadają te spektakle. Dla dzieci, dla młodych naszych uczestników naszego studia baletowego mamy ćwiczenia dwa razy w tygodniu. Są to o godzinie 16:00, w zasadzie też online, wtorki i piątki. Spotykamy się przed
monitorami. Nasza instruktorka Aneta Pająk pokazuje nowe ćwiczenia, rozgrzewki po to, żeby ci uczestniczący naszego studia baletowego pozostawali w formie. Ale też zapraszamy do udziału wszystkie inne dzieci, które chcą albo wstydzą się przyjść do nas do opery, to mogą właśnie w tym czasie spróbować tych wszystkich naszych propozycji. Oczywiście mamy też konkurs plastyczny, który propagujemy. Jest to opera moich marzeń. Można przygotować prace plastyczne w zasadzie w każdej kategorii wiekowej i można w tym momencie swoją wyobraźnię uruchomić i wziąć udział w konkursie naszym plastycznym. Te wszystkie zajęcia z Olą Piotrowską oczywiście myślę, że są potrzebne i po to są realizowane, aby pozostać w dobrej kondycji, nie tylko naszych artystów baletu, ale też wszystkich nas, ponieważ jak jesteśmy w domu, to myślę, że mimo wielu obowiązków, które mamy dodatkowo, które wcześniej wydawały się, że nie trwają tyle czasu jak teraz, ale zajmują jednak ten czas, trzeba znaleźć kilka minut, żeby utrzymać tą kondycję w dobrej formie i myślę, że te działania, które propagujemy, są no, dla naszej publiczności, ale też dla wszystkich Państwa potrzebne. Ja jestem o tym przekonany, ale widzę, że pan dyrektor nie może naczekać na formę. Forma na razie doskonała. Bardzo dziękuję za rozmowę, za to dzisiejsze spotkanie na naszym poddaszu. Trzymam kciuki, żeby wszystko wróciło do normy i żebyśmy mogli spotkać się również w Operze Śląskiej. Pozdrawiam wszystkich Państwa, szczególnie pozdrawiam naszą wspaniałą panią redaktor Anetę, która do nas zawsze przyjeżdża, każdego miesiąca relacjonuje to, co się dzieje u nas na scenie. Bardzo nam tego brakuje. Mamy nadzieję, że szybko wrócimy do możliwości prezentacji naszych spektakli, do kontaktu z naszą wspaniałą publicznością. A w kolejnych tygodniach będzie wiele nowych inicjatyw. Już w przyszłym tygodniu ruszamy z lekcjami orkiestry dla najmłodszych widzów. Panie dyrektorze, my o tym wszystkim powiemy. My to wszystko będziemy monitorować. Cieszymy się bardzo i zapraszamy wpuśćcie Operę Śląską do waszego domu. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście wpuszczamy, otwieramy szeroko drzwi dla Opery Śląskiej.